Poprosiłem szefa kuchni Cinema Paradiso, pana Jarosława, żeby przygotował dla nas świątecznego śledzia filmowego. Panie Jarku, do dzieła. Do dzieła. Romans śledzia z filmem trwa od końca XIX wieku. W 1896 roku Thomas Edison wymyślił kinematograf. Miał ponad 1000 opatentowanych swoich pomysłów dotyczących wielu dziedzin życia, wśród nich także patenty przechowywania i marynowania śledzi. Wszyscy, co zajmowali się filmem na wschodnim wybrzeżu, byli uzależnieni od Edisona. Musieli wynajmować albo jego kamery, albo jego kina, albo jego śledzie. Grupa ambitnych filmowców zbuntowała się i przeniosła do Kalifornii. To ci ludzie założyli Hollywood. Wśród nich był David Griffith, nazywany ojcem nas wszystkich, filmowców. Nie tylko był sławny z tego, że wymyślił montaż równoległy, że zmianę planów, że wprowadził zupełnie inny rodzaj gry aktorskiej, ale znany był również z tego, że potrafił w ciągu tygodnia zdjęć zjeść galon śledzi korzennych. W Polsce przed wojną takim Griffithem polskiego kina był Michał Waszyński. Michał Waszyński robił 6 do 8 filmów fabularnych rocznie. Był ulubieńcem producentów, nienawidziła go krytyka. Pisali, ten film jest tak zły, że musiał go zrobić Waszyński. Ale Waszyński zrobił też Dybuka, jedyny polski film, który był rozpowszechniany na całym świecie. Ale znany był Waszyński również z tego, że na premiery swoich filmów, 6 do 8 razy w roku, robił 6 do 8 własnoręcznie wielkich półmisków śledzia w śmietanie. Po wojnie największym magiem kina był oczywiście Federico Fellini. Ten łasuch, obżartuch, geniusz wymyślił 8 potraw ze śledzi. Maria Kornatowska, pisząc jego biografię, rozszyfrowała, że wraz z jego filmami od realistycznych Wałkoni, gdzie był śledź tylko w oleju prościutki, po śledź a la Amarcord czy śledź a la Fellini, autor rozbuchywał swoją fantazję, tworzył coraz wspanialsze filmy, wspanialsze dzieła. Odpowiedzią na Felliniego był Andrzej Wajda. Andrzej Wajda stworzył śledzia po japońsku. Śledź po japońsku może być także zjeść w Cinema Paradiso. Śledź po japońsku, specjalność Andrzeja Wajdy przeszła do historii. Andrzej sam tak się uniósł tą swoją twórczością i tym swoim śledziem, że jak wiecie, założył Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej w Krakowie. Co jeszcze można powiedzieć? Można powiedzieć tylko to, że w Polsce śledź był bardzo doceniony przez władzę. W myśl zmleźnowskiej zasady film najważniejszą ze sztuk, śledź najważniejszą z ryb. Na mocy tego w 1957 roku minister kultury i sztuki wydał zarządzenie, że każdemu członkowi ekipy filmowej, gdy temperatura spadnie poniżej minus 10 stopni, należy się 100 gram śledzia. A jeżeli w nocy podczas zdjęć zimnych będzie temperatura minus 20 stopni, aż 200 gram śledzia. Śledź cieszył się poważaniem nie tylko wśród reżyserów czy operatorów. Śledzia kochali wszyscy. Nie ma pionu, w którym by śledź nie cieszył się szacunkiem i uznaniem. Scenografia, kostiumy, oświetlacze, ach, powiem wam prywatnie, zarazę wam taką pozwolę sobie w ten świąteczny wieczór na chwilę takiej szczerości, że ani tuńczyk w Malibu, ani Chateau Bian w hotelu Liz w Paryżu, ani kawior w Petersburgu w restauracji Dostojewski nie smakuje tak, jak śledzik na pace oświetlaczy w plenerze na Mazowszu. Śledź reguluje ciśnienie, ułatwia pracę serca, a przede wszystkim zwłaszcza spojrzenie, słuch, koncentrację. Śledź produkuje serotoninę, a serotonina to szczęście. Dlatego Roman Polański przestrzegał w swojej książce, jak zostałem światowej klasy reżyserem. Uważajcie, nie jedźcie śledzia podczas zdjęć, nie jedźcie śledzia podczas montażu czy przy udźwiękowieniu, gdyż ogarnia wówczas szczęście i przestajecie widzieć, że aktorzy źle grają, operatorzy źle świecą i tak dalej, i tak dalej. Reżyser musi zachować czujność, musi z tego śledzia odmówić, ale my na święta nie będziemy sobie nic odmawiali. O! Jest! Świąteczny śledź filmowca. Życzenia, moi drodzy,
szczęśliwego świąt, zdrowych dla uczniów liceum, dla studentów szkoły filmowej, dla pracowników, dla wykładowców, dla jego magnificencji rektora. Marku, życzę wam tyle szczęścia i zdrowia, ile w tym filmowym śledziu.